No moi drodzy, jesteśmy znowu w Radomiu Piastowie. A dzisiaj planujemy z Mariuszem przelot godzinny. Gdzie? No to czas pokaże. Również jest dzisiaj w Radomiu Piastowie przez Aeroklub organizowana konkurencja na celność lądowania. Koledzy z Aeroklubu lądują i latają szybowcami. Także sobotnie południe lotne. Jest godzina 14:30. No i ICM pokazywał, że jeszcze dosyć mocno będzie powiewało do godziny 15. No zaraz powinno się uspokoić. No szybownicy, patykarze mają troszeczkę dzisiaj ułatwione. Wyciągają się na wyciągarce, która stoi na końcu lotniska. Pokażę wam palcem, o, w tamtym miejscu. Lina na puchaczu naciągnięta. No i rusza. I szybowiec w górze. Piękny dźwięk przeszywanego powietrza. I za chwilę będzie luz na linię i wyczepienie. I właśnie lina poszła do dołu. Szybowiec wyczepiony. No widać, że prędkość postępowa z wiatrem dla szybowca jest dosyć spora. Górą jeszcze troszeczkę rzuca, co widać po szybowcu. Także my jeszcze chwilę poczekamy. Oni jako sztywne płaty mogą sobie przy takich warunkach śmiało latać. Ja jeszcze jestem ciutkę podziębiony, aczkolwiek no już tydzień przechorowałem, przesiedziałem w domu. A przy tak pięknej pogodzie, no grzech byłoby siedzieć w pieleszach i nie polatać. Dlatego jestem dzisiaj w Radomiu, no i będziemy dzisiaj z Mariuszem latać. Być może jeszcze ktoś nas nieoczekiwanie odwiedzi. Mamy taką zapowiedź, no ale to zobaczymy w trakcie. Wow! Wow, wow! Lecieć, wiesz. Wrzuci filmik. Pięknie. No nie w tę stronę, tam jest zapuchnięcie. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kanale Skrzydła Mazowsza. I znowu w powietrzu. To była piękna sobota, rewelacyjny zachód słońca. Przyjechała do nas na startowisko Ewa. No i polecieliśmy we trójkę na oblot aż do przytyku. Przelatujemy właśnie nad Siódemką. Lecimy nad Radomką i Stawami Hodowlanymi. No tutaj zebrało mi się na małe wingovery i delikatne spirale. Pozwoliłem sobie troszeczkę poszaleć.
No i widzicie, moi drodzy, po lewej Gulin Młyn, Radomka, Mariusz troszeczkę niżej zszedł, tak latamy naprzemiennie, rewelacyjne słońce, chmury. Wiatr rzędu 2 metrów, 3 metrów na sekundę. No i lecimy korytem Radomki. No i po drodze napotkaliśmy również stado saren, ale nie będziemy ich przeszkadzać, nie będziemy ich straszyć. Nawracamy i lecimy w kierunku przytyka. Do przytyku nam zostało około 2 mil. Lecimy nad miejscowościami Dębowica, Kombrówka, Borowiec Pierwszy, później Zameczek, no i tutaj stawy w przytyku. Dolecieliśmy do przytyka, pod nami również rondo w zagajniku, no i powoli zawracamy do Wsoli. Będziemy lecieć teraz z wiatrem. Słońce już bardzo nisko, zaczyna się robić mrok, dlatego powoli zmierzamy do Wsoli. Przelatujemy z powrotem nad Siódemką. W oddali, jak dobrze się przyjrzycie, widać samolot Boeing 737 startujący do Paryża z Warszawa Radom, z lotniska radomskiego, Eco Papa Romeo Alfa. No i teraz przeskakujemy nad lotniskiem radomskim, nad pasem startowym. Rozglądam się, żeby przejść bezpiecznie. Przelatujemy zawsze na wysokości około 100 metrów nad pasem, żeby nie przeszkadzać samolotom, które podchodzą i odchodzą tutaj z lotniska w Radom-Piastowie. Tak więc siadamy. Dziękuję Wam za chwilę spędzoną razem z nami w powietrzu i zapraszam do kolejnych spotkań na kanale Skrzydła Mazowsza. Cześć, trzymajcie się.